Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku nagrywamy sobie test malutkich wyrzutni, najprawdopodobniej najmniejszych, jakie możemy na rynku sobie dostać. Więc tak, mamy wyrzutnię Chemical Attack od Pyromaxa. W tym miejscu, gdzieś tutaj, może tutaj. Zobaczymy, wyświetli wam się ilość strzałów, kaliber, cena. Takie trzy czynniki. Chemical Attack. Kolejna mamy wyrzutnię Senta od Gao. Nie przejmujcie się tym, że ona już jest wystrzelona. Po prostu to, co teraz nagrywam, już raz nagrywałem, ale niechcący usunąłem, nagrywam jeszcze raz i to już zdążyłem nagrać. I tak jak mówiłem, gdzieś tu wam się wyświetlą parametry jej. Kolejną mamy Yellow Peony od Triplexa. Również tutaj prawdopodobnie kaliber, ilość strzałów, cena. Mamy Fire Art od Pyromax. Selen od Pyromax, Little Palm Tree od Triplex oraz zapomniałem powiedzieć, że wyrzutnie Senta otrzymałem od firmy Gao do testów. Bardzo dziękuję. Także zrobimy sobie, przetestujemy sobie wszystkie te wyrzutnie i zrobimy sobie na koniec taki mały ala ranking i no po prostu sprawdzimy, którą z tych pod względem ceny i jakości najbardziej opłaca się zakupić na sylwestrowe bądź jakieś inne strzelanie, także zapraszam do oglądania. Testujemy wyrzutnia Chemical Attack. Będzie jakiś przekrój, może kropić, najwyżej będzie trochę zgorszona jakość, ale postaram się, żeby tak się nie dodziało. Chemical Attack. Kolejna mamy Yellow Peony Triplex. Selen Pyromax. Wyrzutnia Fire Art od Pyromax.
Little Palm Tree Triplex. Przemieniam Was już na podsumowaniu naszego testu wyrzutni. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę w jakości między zakończeniem a wstępem, gdyż już zakończenie jest nagrywane nowym sprzętem, który sobie zakupiłem. Jest to lustrzanka firmy Nikon. Teraz już sądzę, że nie powinno być żartów tutaj w naszym nagrywaniu. Niestety testy jeszcze były nagrywane kamerą Xiaomi oraz GoPro Hero. Dlatego efekt może jakoś nie powalać na kolana, ale mam nadzieję, że wszystko dąży ku lepszemu. Więcej o tej inwestycji dowiecie się kiedy indziej. W tym momencie już Was zapraszam na podsumowanie naszych wyrzutni. Wyrzutnie są w cenach naprawdę podobnych. Mam sobie tu zapisane ich ceny, ale będę i tak Wam je wyświetlał jeszcze przy omawianiu każdej wyrzutni jak na początku. Są naprawdę w cenach dosyć podobnych, ale mamy małe też rozbieżności i są też duże rozbieżności w ich efektach po prostu. Zacznijmy sobie od wyrzutni najdroższej. Jest to wyrzutnia Senta. Kosztuje ona 18 zł. Musimy zapłacić za tą wyrzutnię. Mamy tutaj 10 strzałów. To znaczy też, że jest ich po prostu najwięcej z tych wszystkich. Miała też fontannę, co te wyrzutnie nie miały. I od najdroższych z tej wyrzutni Yellow Peony, która kosztowała 11 zł, jest aż o 7 zł droższa. I nie wiem, no powiedzmy tak, efekt naprawdę był całkiem fajny. W ogóle dokonamy takiego małego rankingu ich tutaj. Efekt był naprawdę fajny i każdej z tych wyrzutni przyznam swoją prywatną ocenę. Efekt mi się naprawdę podobał. Fontanna urozmaiciła efekt, biorąc pod uwagę efekt, jakość wykonania, jakość efektów i w ogóle całą resztę i cenę oczywiście. Tej wyrzutni daje ocenę 7 z minusem na 10. Kolejną wyrzutnią, oczywiście nie wiem dokładnie, nie pamiętam w jakiej to kolejności było, więc kolejność podsumowywanych wyrzutni będzie randomowa. Kolejną wyrzutnią, której efekt mi się podobał chyba najbardziej, była wyrzutnia Yellow Peony. One są trochę brudne, ale nie zwracać na to uwagi, bo po prostu w ziemię wkopane dla bezpieczeństwa po prostu. Za wyrzutnię Yellow Peony musimy zapłacić, jak mówiłem, 11 zł. Wyprodukowała ją firma Triplex. Także nie ma tutaj jakiejś tragedii. Naprawdę podobał mi się ten efekt. 9 strzałów kaliber 20 mm. Nie jest to mało, nie jest to dużo. Za taką cenę wydaje mi się, że warto sobie taką wyrzutnikę zakupić. Jak najbardziej polecam, efekt mi się naprawdę bardzo spodobał. Biorąc pod uwagę cenę 11 zł i całą resztę czynników, daję jej ocenę 8 na 10. Kolejną wyrzutnią, jaką tutaj podsumuję, jest wyrzutnia Selen. Plusik na samym starcie za mądre podstawki. Firma Pyromax oczywiście pomyślała o konsumentach. Mieliśmy tutaj również kaliber 20 mm, 9 strzałów. Jednakże dysproporcje w efektach między tym a tym, przynajmniej ja widziałem dosyć spore po prostu. I ja bym był bardziej przychylny w stronę tej wyrzutni, aniżeli tej. Strzałów również ta sama ilość, jedynie ta kosztowała... Selen... 10 zł musimy zapłacić za taką wyrzutnię, jest to aż niewielka różnica cenowa, jest to jedynie złotóweczka. Efekt również nie był jakiś tragiczny, ale jednak nie powalił mnie na kolana. Dlatego moja ocena dla tej wyrzutni to jest 7 na 10. Kolejną wyrzutnią, jaką podsumuję, jest FireArt.
Jej cena jest naprawdę różna. Krążąc po internecie możemy znaleźć nawet za 6 zł, aż po 9-10 zł. Mamy tutaj 6 strzałów kaliber... Nie widzę, ale gdzieś go tu Wam wyświetlę oczywiście. Także nie macie się czym przejmować, Wy go widzicie. Efekty nawet przyzwoite, na taką małą wyrzutnię podobały mi się całkiem te efekciki. 6 strzałów nie jest to również jakoś tragicznie mało. Moja ocena ogólna dla tej wyrzutki to jest takie 7 z plusem na 10. Kolejną wyrzutnią była wyrzutnia Chemical Attack, 6 strzałów od Pyromaxa. Kaliber również tutaj nie widzę nigdzie, ale potem Wam poszukam, gdzieś tutaj będzie. Cena takowej wyrzutni to mamy 10 zł. I tutaj efekt podobał mi się jednak najmniej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu gwiazdy były rozrzucone bardzo mocno. Nie widziałem w tych efektach żadnej spójności. Nie był też jakoś porażający, wspaniały efekt. No, tragiczny też nie był, ale jednak przychylam się bardziej w stronę tutaj innych wyrzutni. Dlatego moja ocena dla tej wyrzutni to jest 6 na 10. Ostatnią wyrzutnią, jaką testowaliśmy, jest wyrzutnia Little Palm Tree od Triplexa, kaliber 0,8 cala. Ta wyrzutnia również dosyć fajnie tłukła, jedynie minusem jest jej to, że ma tylko 6 strzałów. Cena to 9,50, czyli również nie jest to jakoś tragicznie drogo. Nawet powiem szczerze, podobał mi się pokaz tej wyrzutni. Mieliśmy taki ładny multicolor, efekty z dużym rozpryskiem, duże ogólnie były takie dosyć sporadne. Dlatego moja ocena dla owej wyrzutni to 7 na 10. Teraz, a tu się syf zrobił, ja dokonam krótkiego rankingu owych wyrzutni, od razu Wam będę go opowiadał. Najbardziej opłacalna według mnie jest wyrzutnia Yellow Peony. Kolejną wyrzutnią opłacalną według mnie najbardziej jest wyrzutnia FireArt. Kolejną Little Palm Tree. Następnie mamy wyrzutnie Senta od Gao, wyrzutnie Selen od Pyromaxa i wyrzutnie Chemical Attack od Pyromaxa. Od najlepszej do według mnie najsłabszej. Tak według mnie powinno się to układać. Oczywiście możecie mieć inne zdanie na ten temat. Ja mam takie, możecie mi swoje napisać w komentarzach. Oczywiście jeszcze wielkie podziękowania dla firmy Gao Fireworks za podarowanie mi wyrzutni Senta do testów. I z mojej, a oczywiście jeszcze podziękowania dla firmy Pyromax za podarowanie mi wyrzutni Selen do testów. Byłbym zapomniał. Oczywiście wielkie podziękowania z mojej strony dla tych właśnie sponsorów. Dzięki również Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał i będziecie czekać na kolejne odcinki. Również możecie dołączyć do mojej grupy na Facebooku Drop Trading w opisie dole filmu. Na razie.